Witam was bardzo serdecznie, jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction Paladynem. W trybie dla jednego gracza, rzecz jasna. Na poziomie trudności piekło, w tym przypadku już od kilku odcinków zmagamy się z tegopoziomowymi potworkami, naprawdę jest trudno. I teraz przechodzimy jeszcze ten kręg kamieni, mamy tam Griswolda. Pokonać wszystko o Griswold na Helu, jak z aurami. Pod względem obrażeń może być silny, pod względem życia może być silny, pod względem aur może być silny. Więc będzie problem, najemnik będzie go głównie tłukł. Wyjątkową siłę pewnie na pewno będzie miał jakąś aurę typu albo zmniejszenie odporności, wyjątkowa szybkość, kamienna skóra. Kilka może mieć. Wracamy do Mrocznej Kniei. Nie chciałem, żeby poprzedni odcinek był za długi. I zaraz kończę sesję nagraniową, wiecie co, żeby nie było aż tak długo. I bardzo fajne. Mam lody, to sobie później zjem. Bardzo polecam. Lody Manhattan według mnie są najlepsze na świecie. Kosztują co prawda 10 zł, ale tam jest 2 czy 3 litry w takim dużym wiadrze. Smak jest po prostu obłędny. Jaki byście nie wzięli, konsystencja. I po prostu jest ekstra. Troszkę się płaci, bardzo dużo nawet się płaci, ale naprawdę lepszych nie dostaniecie nigdzie. Chyba że gałkowe będą lepsze jakieś na gubałówce. Takie jak one, Azurro się nazywały, coś takiego. W Zakopanem, wiadomo. To tam jedynie lepsze dostaniecie, ale nigdzie lepszych nie ma, nawet te z zielonej, czerwonej budki nie są lepsze. Bo te są po prostu najlepsze na świecie. Bardzo wam je polecam. I kolczasty bies, i kolczasty bies. Padają wszyscy równo, a z ich odbytów strzela gówno. No. Też tak może być. Rym bardzo potoczny i z dupy, ale może być. Prawda? No i który mamy level? Już 69, ale wbijamy ciągle 70. Jakoś zbytnio nam nie idzie expo. Oczywiście paliśmy, to też wpływa. Ale nie aż tak. Skrzyneczka zamknięta. O, na Helu by się opłacało potem klucz wrócić. Ja się wracam mimo wszystko. Bo może coś ciekawego wydropić. Się właśnie z tego. Jest kluczyk, kluczyk, kluczyk. Nawet niepotrzebny nam Leflum, jeśli dostaniemy, powiedzmy, pryzmatyczny pierścień, wszystkie odporności do 20 i na przykład jeszcze plus 50, 100, 150 do życia. Ale to by było ekstra. Idziemy teraz w przeciwną stronę. Lokacji. Może coś tu będzie, punkt nawigacyjny już zaliczony. Mrocznej Kniei, o tutaj widzicie, jest zapalony. Wszystko uaktywnione. Więc nie będzie trzeba spichtacha walić. Jak blisko tych bossów, tu byli bossowie, gdzie padliśmy, a tu już był punkt. Naprawdę mały niefart. Mieliśmy. Poradzę sobie z tą grupą. Myślę, pod względem regeneracji. Nie mamy uzupełnienia życia, bo musimy iść w odporności. I też życia w postaci tej aureoli anioła, ale reszta też jest dobra. Ale pewnie wymagania Falty też by były małe. Patrzcie, jakie tu są małe wymagania. Jeszcze nie ma, że są zmniejszone. Bo takie normalnie bardzo, bardzo, bardzo małe wymagania były. Falta też by nie wymagała za dużo. Nie, Falta to jest ten trzeciopoziomowy miecz. Trzeciopoziomowy miecz, krótki miecz. A to jest toporek drugopoziomowy, ręczny topór. Trzeciopoziomowy to jak się nazywa? Punciska, nie, jakoś tak. Wojskowy topór myślałem, że wężowy i mnie ta nazwa urzekła, że wziąłem. No i teraz na taki mały aura na pewno się przyda. Coś tam zrobi zawsze. Dużo ich jest. Dużo przedmiotów ciekawych może wylecieć. O, jest też exp, to ja wezmę sobie exp i będziemy się expili, jak ta aura będzie waliła te potworki. I szaman. Szaman i ekipa w domku. Padli, padli. Jastrzębi hełm. I cisza nastała, ciężka tarcza. Ale szybko padli po hicie tu. Po jednym hicie. I padają, i padają. Naprawdę dobrze, że dałem zwiększoną szybkość ataku. Naprawdę procentuje. Popatrzcie, jak na nieźle jedzie. Myślę, czy nie dać do zapału, czy to nie da szybkości ataku. Wiem, że da skuteczność ataku i co jeszcze da. No lepszy ten atak, ale pod jakim względem? Ja muszę mieć po prostu
Muszę wiedzieć, czy to szybkość ataku też daje. Tak na pierwszy rzut oka daje, ale nie wiem, czy naprawdę daje. Czy wydawało to byśmy, o ile tu wwalili tych punktów umiejętności. Kiedyś zapał inaczej działał, bo była liczba trafień nawet i 20 w początkowej fazie gry. A gdy ktoś miał postać ściągniętą z internetu, można mogła być liczba trafień nawet ponad 100. Bo tu właśnie nie było ograniczenia, jak macie postać ściągniętą z internetu. Możecie walić w umiejętność full cały czas i wam obrażenia rosną. Też synergię możecie dawać, ale lepiej się udaje maksować jedną umiejętność i naprawdę obrażenia wychodzą kosmiczne, bardzo, bardzo duże. W trybie tylko dla jednego gracza to działa. Też komendy Players 8 typu, ale ja nie będę wpisywał, bo będzie trudno. Naprawdę trudno, już na Helu. Ja bym chciał, żeby było dwa razy łatwiej, to bym sobie wpisał. Może nie 8, ale 2 by się przydało. Tu wszystko przeszliśmy, całą mapkę, całą Mroczną Knieję. Więc idziemy do Tristram. Nie no, wszystko tu przeszliśmy, nie ma nic więcej. Więc kamienne pole, tu kamienny krąg. Myślałem, że więcej to czasu zajmie, ale to jednak sieciówka. Jakbyśmy do poprzedniego odcinka doładowali bardzo, bardzo długo, to by zajęło czasu. Więc w Helu nie będziemy na ładność się szli, że to wszystko ma być ładnie odkryte akurat od tyle do tyle, tylko po prostu na czas odcinka tak 20-30 minut. 25-35 bardziej. No i jak tu? Czyli tak. Dół, bok, góra, dół. Okej, wszystko wiem. Tak. 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 Oj, dwie pomyłki były. Tam to troszkę inaczej. Burzy nie ma? Nie, burzy nie ma. Coś grzmiało, jakieś krzesłami czy coś. Uratuj Deckarda Kane'a, oczywiście zrobimy to. Idziemy do Tristram. Już tam, nam przestała działać tarcza. Krowę, w krowę można kliknąć, tu jest. Psztyk. I ochlapie nas krwią. Troszkę obrażeń otrzymujemy na Helu, to nawet dużo. Nie wiem, jakie to są obrażenia, czy od czystej magii, czy fizyczne. Jak się od krwi. Te to łatwe, ale nie chcę, żeby obstawa z tyłu jeszcze atakowała czymś. Tak to możemy sobie spokojnie atakować. I szamanik jeszcze jest. Łucznicy, o rany, jacy łucznicy. Jestem teraz. Wywalił, dobra, wracamy się, najemnik, trzeba odsapnąć. Naprawdę są silni. Trzeba było zza budynku ich wziąć. Sugusów wskrzesza chyba, tak? Gdzie jest ten szaman? Dobijemy go na szybko. Żeby nie było problemu. A, wracamy, wracamy, wracamy. O, rat, jany, rejany, co się tu dzieje? HP, HP, dobra, idziemy drugą stroną, później tam wrócimy, bo nie chcemy paść. Jak najemnik z Neflumem pada, to co dopiero ja. Oj, błyskawice. Oni mają duże obrażenia, czy damy najemnikowi radę z trzema naraz? Konikami. Najemnik, jak tak będzie, dasz radę? Chyba dasz, tak ci HP aż nie spada. Plany nocy, chociaż są silni, jak widać. Prawie wszystkie miksturki najemnik ci dałem. Wykorzystaj je w słusznym celu, bo będzie naprawdę źle, jeśli nie wykorzystasz ich. O, teraz ja otrzymuję obrażenia. Jeszcze kolejna miksturka. No i teraz muzyczka z Diablo 1, 2 i 3. Każdy ją kojarzy. Każdy ją kojarzy, jest to po prostu fantastyczna. Szubienica w ogniu, chyba spalili. Bardziej modne było ustawienie na stosie i podpalanie tego stosu. I obole na oczach. Dwa, rzecz jasna. O, ja nie mogę trafić, jak już trafię, to wyjdzie za full, ale żebym trafił. Te buciki. Dobra, teraz tak. Kolejne koniki. I haha, mówią. Oj, wracamy, wracamy, bo troszkę z HP jest nieciekawie. Najemnik walcz z znaczną grupą. A ci resztę obwalę, a ty z nimi powalcz. Dobra, wal, wal. Wal najemnik wszystkich naraz. Nie walisz ich, czy co? Dobra, ja nie mam mikstur. Się wrócimy. Bo nie lubię, jak ich nie mam. Czuję się nieswojo.
A na Helu to jeszcze bardziej, a na Hardkorze to już w ogóle by trzeba było mieć cały czas. Dobra, portal. Jakiś pierścień się przypałętał. Słaby, tak słaby, że aż się nie chce go brać. Od razu wywaliliśmy go i spokój będzie. Dobra, cofaj się, najemnik, cofaj się. Dobra, teraz do ataku przystąpimy. Troszkę najemnik ich podbił, więc powinno iść szybciej. Jeden już ma niewiele HP, drugi też ma niewiele, ten co najemnik bije też ma niewiele. Padają, padają. Dobra, i ten? Szybko, wszystko. Wszystko, wszystko. Jest jeszcze szaman, wiadomo, w pierwszej kolejności szamana trzeba pokonywać. Będzie wskrzeszał i wskrzeszał i... I nic z tego nie będzie, że pokonujecie. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Ciało Wirta, na razie nogi mi nie potrzeba. Nie pokonałem jeszcze bala do bala, naprawdę daleka droga. No tu bym powalczył, ale widać to za szwadrony wrogów. Koniki, weźmiemy koniki, ale żeby łucznicy nam nie strzelali. Dobra, dawajcie je. Teraz walimy dwóch. Troszkę mniej. Bardzo dobrze, że nie taka horda. Dzika i to jeszcze bossów na przykład. O wiele silniejsi niż te szkieleci, zombiacy i wszystko inne. Dobra, wszystko. Tu są ci, trzeba ich jak najszybciej rozwalić. To tam dwie grupy łuczników. A nie, to nawet nie są sugusi. Ale i tak atakowali. Tu są sugusi, nie, tu jest też zwykły. Podszedłbym, ale boję się, że z tyłu mnie będą atakować, czy z jednej, czy z drugiej strony. Oni są chyba tutaj, widzicie? Nie, jeszcze dalej, ja się boję tu podejść w ogóle. Bo jak dostanę, to czysto. Dobra, najpierw środek. Szamani to szybko pójdą. Później z tamtymi się będziemy bawić łucznikami. Rany już mnie atakują. Kilku czempionów tu będzie, jeden, dwa, gdzieś trzeci się będzie kręcił. O, najemnik, najemnik, wytrzymaj. O, tu jest jeden, trzeba go jak najszybciej wyautować. Oni idą kolejni. Trzeba jak najszybciej go zwalić i uciekać stąd. Okej, uciekamy stąd. Tych łuczników trzeba jakoś rozdzielić. O, tego to nie kojarzę akurat tej zwrotki. Dziwna sprawa. Bojowy topór. A, tu jest boss, widać. Bo ci, co są czerwoni, a szaman jest... znaczy ci, co są niebiescy, a szaman jest czerwony. Ogień i zimno, czyli błyskawice. Ładnie idzie z błyskawic. No tylko jestem walony przez tego łucznika, który jest denerwujący. Najemnik, chodź tutaj szybciej. Zaraz powinien paść ten szaman. Jak we dwóch się weźmiemy, to szybko padnie, myślę. Padł, wow. Ładnie poszło. Tych łuczników trzeba rozwalić, żeby nie przeszkadzali nam przy walce z bossem. Jest dobrze, wracamy teraz. Powoli, powoli. Tu jest boss? Już niewielu ich jest. A poza tym kolejna część jest tam. Oj, 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 oj. Ja wracam, najemnik bi. Żeby żaden atak we mnie nie wleciał. O, teraz może... Aj, nie, nie, nie. Wracamy się, portal szybko. I miksturki i sprzedaż, co to jest? Kolczuga. Kolczugę będziemy sprzedawać. Naprawdę niewiele kasy za nią będzie. Witaj w imieniu zakonu. Witam cię w imieniu zakonu także. Mamy tarczę, mamy zbroję. Czekam na jakąś lepszą, ale z hazardu chyba jej nie dostanę. Będzie kosztowała krocie. Trzeba i zaatakować z impetem, bo tak. O, teraz się udało. O, i teraz sam boss. To jest. A nie, jeszcze nie boss. O, tam paszek się zakamuflowali w środku. Rany, dajmy. To jeszcze będzie trudniej później. No, najmniej chodź mi tu pomóż. Nie będziesz walczył z nimi. Bo tu mi trzeba pomocy, jest naprawdę ciężko. O, padł. Hej, z kim ty walczysz? Jak. A to. Jak szaman się odrodził? Przecież go pokonaliśmy. Chyba drugi był. Obok czy coś. Okej. Rogaty hełm. Nie mogę nieść nic więcej. Wypadł, a do kostki myślę, że zmieścisz, no, bełty.
Ale bez nadzieja. Bełty będziemy taszczyć. Ilu tu ich jest w środku, bym wszedł, ale on ich trzech ich jest. Ja bym tu bał się. Najemnik, wracaj, najpierw pokonamy Griswolda, bo on aury im daje. O rany, już nie ma najemnika, no ja nie mogę. Jaki jest denerwujący. I ciągle pada, nie mogę nic zrobić. No jak przeciwko Griswoldowi będziesz walczył, taki słaby. Może zaraz niedobór kasy będziemy mieli. Ile kasy? 240 tysięcy chyba. Nie, 2 miliony 424, nie wiem jak to się liczy. Dobra. Idziemy na Griswolda, najemnik. Bo on im daje aury niekorzystne. Co on ma? Zimno, możemy go pokonać tym normalnym. Ale on mnie nie atakuje, ja się boję, że on mnie na kilka hitów ściągnie. Wali najemnika. Teraz mnie, ja się boję go. Czego mnie w ogóle... Dobra. Walka będzie epicka, bo długo będziemy walczyć z Griswoldem, przynajmniej. Uuu! Możemy go ze swoich ataków bić, jak mi się zregeneruje życie. Pomogę ci, najemnik. Czy dostaniesz miksturkę? Po raz kolejny go atakuję. Wow! Wow, 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 co ty walczysz? Uszkodziłeś mi broń, panie Griswold. Może się nie będzie regenerował. Walczymy, walczymy, póki możemy. On mnie naprawdę jak paker weźmie. Diablo 1 świadczy nam usługi handlarskie, a tutaj wiecie, co się z nim dzieje, co się z nim stało. O rany, troszkę walka będzie trwać, ale musi być na chwilę coś ciekawego. Ciekawe, czy w 5 minut damy radę go pokonać. Nie wiem, on chyba sobie nie regeneruje życia, z tego co wiem. Jakby sobie regenerował, byłaby lipa. Naprawa, bronił Chelsea i szybko wracamy na wszelki wypadek. Jakby regenerował, żeby nie zregenerował sobie zbyt dużo. Mogłem rzucić mu osłabienie, ale najemnik ma tą broń, a nie chce, żeby padł. Może nie? Nie regeneruje, dobra, damy radę. Skupia się na najemniku ten Griswold, to ja bym dam wszystko. Żeby tylko nie padł. Jakoś idzie, jak widzicie, jakoś idzie. Najemnik miksturka. Jedyneczka, dwójeczka. Naprawdę trudno. I to full odporności ma najemnik, patrzcie jak pięknie. A jednak coś mu Griswold robi. I to wiele. Ile on ma HP na helu właśnie. Zanim go pokonamy, troszkę minie. Trzy miksturki ci dałem, najemnik, już więcej się nie da. Poczekamy, aż zaczną działać. I jeden, dwa. I uciekamy, uciekamy, uciekamy. Pyk, udało się jeszcze w portal. Wracamy się. Miłego dnia. Najemnik chyba ma tą aurę, bo jakby nie miał, to by od razu padł. Masz aurę? Oczywiście, że masz. To dobrze. Najemnik sobie się nim zajmie. Ja od tyłu, on się skupia na mnie. Już 1/3 HP mu zabraliśmy. Wolałbym się, jak skupiałby się na najemniku, bo jestem naprawdę słaby. Załączył aurę niekorzystną i widzicie, jak to się skończyło. Mamy na dobiciu HP. Miksturki dostajesz, ja też dostanę dwie. Dostaniesz dwie. Bym go zajął teraz. O, teraz idzie dobrze. Na dystans go trzeba po prostu lać. I będzie dobrze. Najemnik ma w pogotowiu miksturki, jakby ci było trzeba. Myślę, że w miarę go pokonamy. Po jakimś czasie. Na razie mu spadło 1/3 HP, może troszkę więcej. Ale widzicie, jest trudnym potworkiem. Pod względem HP i pod względem obrażeń. Wszystkie miksturki, najemnik, wszystkie poszły. Jeśli ci będzie spadało to HP, to wrócimy się do miasta normalnie. Tak, do tego, do Akary. Weźmiemy miksturki i wrócimy z powrotem do ataku. Bo wymieniam sobie miksturki. Bez miksturek to była walka dopiero trudna. Na dystans, skup się na najemniku, ja go na dystans. Oj, to dobry pomysł, żeby na dystans go bić, najemnik. Miksturki dostajesz. I to w dużej ilości. Już z pół życia. Powiedzmy 45% mu zeszło już. I myślę, że wypadnie. Oczywiście drop będzie słaby, ale sprawdzimy się, atakując Griswolda. Tak bardzo, bardzo mocno. Myślę, że padnie. Oj, 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 cofamy się, żeby nie padł. O, nawet nie zdążyłem mu
miksturek tylu załatwić. Witaj w imieniu zakonu. Kilka razy będziemy wracali w jedną i w drugą i w końcu myślę, że Grizzword padnie. I to na deski. Tarcza jeszcze jako tako działa, no stąd go mogę bić swobodnie. Tarcza spadnie, to dopiero będzie lipa, najemnik miksturka. Żeby ci nie spadało HP, no już ponad 50%, tak ledwo, ledwo. Świadczył nam usługi, on był niezłym pakerem, silny był kowal, więc dlatego ma kamienną skórę i wyjątkową siłę. Wszystko, plus jeszcze nie umarłym jest, przekleństwo, odporność na magię i zaklęte zimno. I jeszcze niewrażliwość na zimno i niewrażliwość na trucizny. Dobrze, że nie na błyskawice, byśmy go po prostu nie ubili. Cztery miksturki najemnik powinny ci trochę zregenerować HP. Teraz 3. Teraz wszystkie ci dam. I zaraz się wrócimy po raz kolejny. No, prawie 1/3 zostało mu HP. Tym toporkiem. Walimy go. O, i teraz mu spada HP i nie zatrzymamy tego, będzie się trzeba wracać. Ora, wrócimy się jak będzie czerwony. Jest czerwony. W pewnym momencie ile ci zostało HP? 64256. Dobra, kolejny raz miksturki, teraz kończymy tego Grizzworda. Myślę, że się uda. Przynajmniej go bierz z tej strony, ja go daję z tej strony i myślę, że będzie dobrze. No nie, ja nie chcę, żeby mnie walił, ja chcę na dystans go wziąć. Poczekaj, o tak, o teraz jest dobrze, najemnik miksturki. Ja miksturki. Teraz się na mnie skupił, co będzie naprawdę problematyczne. Przy okazji najemnik będzie mógł pobić cokolwiek w nim. Regeneracja. No już niewiele HP zostało, ale on jest silny. Nie należy go lekceważyć. O, widzicie, jeszcze z takiego czegoś atakuje. Uciekamy właśnie przez portal. Teraz najemnik go sobie dobije. Proszę, ja mam mikstur, dobra. Myślę, że wrócimy po miksturki i go dobijemy sobie już na spokojnie. Bo już niewiele HP mu zostało, no ale widzicie, troszkę to czasu zajmuje. Ale więcej chyba niż 5 minut go bijemy ze 7. 22. Chcieliśmy bić jak było 16, no. Troszkę czasu jest. O, teraz możemy go bić fajnie. Najemnik miksturki 2. 3 nawet. Już nie masz szans, Grizzword, już teraz tą paletą cię weźmiemy. I padniesz na deski. A X-Players 8 by go tłuc, ale by zeszło bardzo, bardzo długo. Może Players 8 załączymy sobie na balek, będziemy na normalu go załatwiali, to by był dobry pomysł. No padasz, padł. O rany, ile byśmy się go natłukli, widzicie? On jest silny, wrodzona, zaklęta, no nie, wrodzona kamienna skóra i wyjątkowa siła. Plus jeszcze te wszystkie rzeczy, co on miał teraz. Wow, naprawdę było ciężko. Ale udało nam się. Jeszcze chwila handlu i zakończymy odcinek. A w następnym zaczniemy lokację Czarnych Moczar, gdzie mamy znaleźć wieżę i będzie tam hrabina. Okej, okay, jest dobrze. Tutaj wszystko jest. 20 do siły. Ładnie nawet. Mamy coś w kostce? Chyba nie. Chyba nie. Tak też myślałem. Miksturki mamy, mamy, ale można uzupełnić sobie ich zasób. Dobry wieczór. No i dobra, myślę, że tu byśmy sobie zakończyli i tarcza właśnie już zakończyła swoją bytność, dawanie nam aur i bonusów. Więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć.